to jest ten dzień, kiedy zaprezentowaliśmy nowe logo, nową markę i komunikujemy się już jako zupełnie nowy bank z nową strategią. Nazwa banku będzie zmieniona na początku listopada, wtedy właściwie wszystkie te marki i dotychczasowa nazwa zupełnie znikną. Bank został utworzony dla rodzin. Rodzina bez względu na to, czy jej przychody pochodzą z działalności gospodarczej, czy też z umowy o pracę, ma bardzo podobne potrzeby i my chcemy w tym uczestniczyć, bo oferujemy zarówno finansowanie dla mikroprzedsiębiorców, jak i dla profesjonalistów, lekarzy, dentystów, stomatologów, ale również dla tych osób, których przychody właśnie pochodzą z umowy o pracę. Mamy również bardzo dobrą ofertę od strony rachunku osobistego. My zapewniamy, że rachunek jest za darmo i to właśnie bez żadnych dodatkowych warunków, więc całościowo patrzymy na rodzinę. Chcemy ją wspierać zarówno w tych trudnych momentach, kiedy potrzebują finansowania, jak i w tych momentach rozwojowych, kiedy potrzebują finansowania, jak i w tych momentach, gdzie są pewne nadwyżki finansowe, które można u nas ulokować. Nasza nowa oferta jest połączeniem tego, co najlepsze było w banku. Właściwie ta oferta dla klientów indywidualnych, istniejąca pod nazwą Bank Smart, również zostaje zachowana. Również oferta pochodząca z BizBanku, a więc te kredyty dla przedsiębiorstw, również zostają zachowane i dodajemy do tego o wiele więcej. Dodaliśmy do tego również finansowanie dla klientów indywidualnych i całą otoczkę związaną z wsparciem dla rodziny. Chcemy być bardzo blisko klienta i ta bliskość oznacza, że chcemy, inaczej niż to mówią, pokazują pewne trendy na rynku bankowym, chcemy być obecni nie tylko przez systemy bankowości elektronicznej, bankowości mobilnej, ale chcemy być fizycznie dostępni dla klienta. Chcemy być częścią tych lokalnych społeczności, chcemy tam być obecni, tam być widoczni i tam wspierać klientów. Dlatego przewidujemy znaczny rozwój sieci oddziałów, w szczególności będzie to sieć franczyzowa, sieć tworzona przez naszych partnerów. Mówimy o ponad 350 placówkach w sumie, więc będziemy widoczni właściwie również w tych najmniejszych miejscowościach.